Republika po południu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny, piątkowy dzień. Będziemy dzisiaj rozmawiać oczywiście o wydarzeniach bieżących na naszej polskiej scenie politycznej, ale nie tylko. A Państwa i moim gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, zaczniemy od bulwersujących wypowiedzi, między innymi pani profesor Barbary Engelking na antenie stacji TVN24. Również chciałabym poprosić o komentarz do tych słów pani profesor, ale też do pytań zadawanych na tej antenie, również przez panią redaktor Monikę Olejnik. Nawiązując do pani profesor Engelking, pani profesor atakuje Polaków, mówiąc o kolaboracji z niemieckimi nazistami, szmalcownictwie i działaniach przeciwko Żydom. A ostatnio obchodziliśmy właśnie 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Do tych słów pani profesor odniósł się również pan minister Jacek Ozdoba. Bardzo proszę, posłuchajmy wypowiedzi. Pani redaktor Olejnik powinna natychmiast przeprosić Polaków za to, że jako dziennikarz wydaje się być doświadczonym dziennikarzem, chociaż jej obiektywizm jest daleki od rzeczywiście obiektywizmu, ale przynajmniej w sprawach, które dotyczą polskiej racji stanu, nie zareagowała. Co narusza oczywiście przepisy ustawy o radiofonii i telewizji i dlatego też taki wniosek składamy. W momencie, kiedy mamy obchody zrywu o wolność, o walkę o życie w getcie w 1943 roku, rocznice, padają słowa, które oskarżają nie Niemców, którzy są odpowiedzialni za ten mord, tylko Polaków. W tym wywiadzie nie pada w żaden sposób określenie, kto był winnym, a tymczasem winny mają się stać Polacy. Absolutnie skandaliczna rzecz. Nie możemy przechodzić tego obojętnie, dlatego jesteśmy tutaj i chcemy, aby Krajowa Radiofonia i Telewizja potępiła TVN. No właśnie, bulwersująca wypowiedź pani profesor, ale też i ten wywiad pani redaktor Moniki Olejnik z Agnieszką Holland i tam pytanie, dlaczego Polacy nie pomagali Żydom. Dyskusja na ten temat również bardzo szeroka. Jak pan profesor patrzy na tego typu wypowiedzi? Wiadomym było, że jeśli zaprosi się panią profesor Engelking albo profesora Grabowskiego, albo Jana Tomasza Grossa, no to oczywiście, że będziemy mieć do czynienia z tego typu wypowiedziami. Przypomnijmy, książka Grabowskiego i Engelking i dalej jest noc, spotkała się z druzgocącą, krytyczną recenzją profesora Gontarczyka, który wykazał wręcz skandaliczne manipulacje, czy brak jakiegokolwiek warsztatu historycznego. Jeśli mówimy o tej książce, była rozprawa sądowa też, gdzie wykazano wprost bezpodstawne oskarżenia konkretnego Polaka, który rzekomo był współodpowiedzialny za śmierć konkretnych Żydów. No i cóż, w normalnej sytuacji to ktoś taki schowałby się ze wstydu, a na pewno redakcja nie zapraszałaby tego typu naukowców, widząc czy też dostrzegając, jak bardzo tutaj mamy do czynienia z pewnymi ideologicznymi uwarunkowaniami, a nie z nauką jako taką. Jest mnóstwo historyków, choćby IPN-owskich, którzy tym się zajmują i można by było rzeczowo całą sytuację przedstawić. No więc jeśli tak się zapraszało, no to jakiś temu towarzyszył cel. Naturalnie jest też polityka historyczna państwa polskiego, i bardzo zresztą taka celna, bo wykorzystano tę rocznicę okrągłą do tego, by nawiązać na powrót pewne relacje historyczne polsko-izraelskie, bo mamy do czynienia z powrotem do tych wycieczek młodzieży izraelskiej, ale nie już tam w obstawie Mossadu i z pewnym takim napięciem, że wszędzie w Polsce są naziści, ale również w program mają być wpisane polskie miejsca pamięci narodowej. To wszystko daje pewne szanse. Po drugie, wiemy, jak minister kultury i to, w jaki sposób przekazał prezydentowi Niemiec ten raport i wyszła kwestia reparacji, bo jest to oczywiście moment, kiedy o te reparacje można się upominać. No i w tym kontekście z tej TVN-owskiej stacji, do tej TVN-owskiej stacji zaprasza się takich historyków, którzy wiadomo było, co powiedzą i wiadomo było, że wywoła to ferment
I jeszcze to słuszna uwaga, że zamiast wskazać winowajcę tego, który doprowadził do Holokaustu i który doprowadził do gigantycznych ofiar również społeczności polskiej, no to mamy do czynienia z mieleniem tego samego. Polacy współodpowiedzialni w domyśle za Holokaust. Panie profesorze, na razie wiemy, że obecnie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jest zarejestrowanych 18 skarg w sprawie audycji programu z udziałem właśnie wymienionych osób wyemitowanego 19 kwietnia na antenie stacji TVN 24. To są informacje, gdzie skarżący zarzucają, że podczas rozmowy pani redaktor Olejnik pojawiły się treści antypolskie, fałszowano historię, przypisywano Polakom winę za zagładę Żydów w getcie. W skargach podkreślano również brak reakcji prowadzącej audycję na jedną stronę i szkalujące Polaków wypowiedzi. Pani profesor, i żeby zamknąć ten temat teraz, bo pewnie rozwój będzie w następnych dniach, więc będziemy czekać na opinię też Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Czy oczekiwać teraz możemy jakiejś reakcji ze strony samej pani redaktor, czy nie? Nie sądzę, wręcz przeciwnie, będzie raczej wskazywanie na to, że mamy do czynienia z wolnością tam badań i wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. No, tym niemniej, no, wyobraźmy sobie, że zaproszono by jakiegoś gościa, który by powiedział nie mniej, nie więcej, że Żydzi są współodpowiedzialni za swoją własną śmierć, ponieważ była policja żydowska i były judenraty, które uczestniczyły w takim programie wywózek do Auschwitz i tak dalej. No przecież byłby to skandal na niewyobrażalną skalę. Zarzucono by i słusznie fałszowanie historii, przeinaczanie. No i mielibyśmy do czynienia z przeprosinami na wszystkich piętrach tejże stacji, a redaktor, kto wie, czy nie byłby zawieszony w obowiązkach. Czyż tak by nie było? No jesteśmy przekonani, że tak by było. Natomiast tu zwróćmy uwagę, jeśli taki fałsz jest kierowany pod adresem narodu polskiego, bo tu wręcz chodzi o cały naród, że nie mówimy, że byli szmalcownicy, ale mówimy, że to zjawisko powszechne, no i cały tam, powiedzmy, kontekst tej wypowiedzi. No to jest wszystko w porządku, bo jest wolność badań. No to nie chodzi o wolność badań, tylko chodzi też o pewien rodzaj propagandy, który gdzieś wydaje się serwowany. Panie profesorze, kolejny temat. Ruszyła budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej. Prace zostaną zakończone na jesieni tego roku, informuje nas pan minister Mariusz Kamiński. Natomiast pani Janina Ochojska, po pierwsze pani Janina Ochojska i też między innymi Robert Biedroń oraz Róża Thun apelują do Komisji Europejskiej, by ta nie przekazywała żadnych środków na budowę tej zapory, że nie służy ona bezpieczeństwu Polski i Europy, wręcz przeciwnie. A pani Janina Ochojska również mówi o tym, że na antenie Radia Z, że mur na polsko-białoruskiej granicy powinien być rozebrany. W Europie jest 1800 kilometrów murów. My budujemy kolejny, ma być mur na granicę Turcja, Grecja i Bułgaria. Te mury znów trzeba będzie burzyć. Przez te mury cierpią ludzie. No, to wiesz, to tak jakby nie widzieć, że jest wojna, jakby nie dostrzegać polityki Putina, Łukaszenki, całej nie tylko wojny tej fizycznej, którą obserwujemy na Ukrainie, ale hybrydowej w różnych postaciach. Jakby to po prostu nie istniało, tylko mamy do czynienia z jakimś naprawdę pokojowym współżyciem i nie ma imperium, które prowadzi agresywną politykę wobec Ukrainy, Polski, krajów nadbałtyckich i przygranicznych. No to jest tak, no, mówimy o politykach, którzy, ale to niestety w Europie też jest częste, w którym ideologia przesłania czytanie rzeczywistości jako takiej. No, wyobraźmy sobie nagle sytuację różnych dywersyjnych spraw, które absolutnie mogą mieć miejsce, chociażby na granicy polsko-rosyjskiej. I co oni wtedy powiedzą, że co, że wypadek i bądźmy dalej w tej samej narracji, w tej samym działaniu. No to też, patrząc z politycznego punktu widzenia, na pewno tej totalnej opozycji szeroko rozumianej się nie przysłuży, bo jednak Polacy inaczej postrzegają swoje bezpieczeństwo niż chociażby Róża Thun czy Robert Biedroń. Panie profesorze, to oczywiście teraz temat, który
o którym sobie żeśmy teraz, my, obywatele Polski, Europy, zaczęli zdawać sprawę, jeżeli już tak konkretnie mówimy o tym, jak będzie w praktyce wyglądał pakiet Fit for 55, no to w praktyce będzie wyglądało to tak, że będziemy mogli między innymi rzadziej latać, bo loty będą bardzo drogie, lub też będziemy zmuszeni do kupowania aut elektronicznych, bardzo drogich, elektrycznych, bardzo drogich, lub też będziemy musieli przesiąść się na przykład do pociągu, co nie zawsze do końca zdaje też egzamin, ponieważ różnie bywa z tymi połączeniami. Czyli pakiet Fit for 55, plusy i minusy, panie redaktor, panie profesor. No ja plusów nie dostrzegam oczywiście. O czym innym by było, powiedzmy, jakaś polityka nawet propagandowa, zachęcająca ludzi do takich czy owych rozwiązań, czy to energetycznych, czy klimatycznych, no to jest inna rzecz, zachęcanie, a inna zmuszanie. No wiemy o tym, że jeśli tak się dociąży gospodarkę unijną, to ona absolutnie przestanie być konkurencyjna i zacznie to wszystko ciążyć niemalże jak rozwiązania w czasach komunistycznych wielu społecznościom. No dzisiaj jeszcze w Polsce jest to poparcie dla Unii, no ale i tutaj to osłabnie, bo jeśli to przekroczy pewną masę krytyczną, no to wiemy, do czego to może prowadzić. Wspólnota tak krajów europejskich to jest pewna wartość, pewne dobro, które powinno być pielęgnowane, ale pielęgnowane powinno być w ten sposób, że jeśli mówimy na przykład o polityce Komisji Europejskiej, to proszę zwrócić uwagę, jak ona w sposób spóźniony reaguje na realne problemy, typu zboże z Ukrainy. To z wielkim opóźnieniem praktycznie kraje narodowe sobie muszą z tym radzić. Ale kiedy mówimy o dociążaniu ludzi różnorakimi wymysłami, no to wchodzimy w obszar wręcz rzeczy, które proszę zwrócić uwagę, no węgiel jest zły, gaz już jest zły, elektrownie atomowe, bo w Niemczech też nie są dobre, pompy ciepła podobno też coś emitują, no bo najlepiej, aby człowiek zniknął z powierzchni Ziemi, to by było super. Proszę zwrócić uwagę, no bo to się nieraz pomija, mówi się, że tylko funkcjonują interesy tam niemieckie, francuskie. Owszem, to prawda, że one są dominujące, ale szaleje też ideologia, że jest po prostu potężna grupa ludzi w polityce, w życiu społecznym, którzy po prostu są ideologicznie całkowicie zmanipulowani i są w stanie nie liczyć się kompletnie z rzeczywistością, tylko po to, by narzucić pewne rzeczy, nie namawiać, nie zachęcać, narzucić pewne rzeczy setkom milionów ludzi w Europie. Panie profesorze, porozmawiajmy jeszcze o Ukrainie. Jens Stoltenberg, szef NATO, mówi o tym, że wszystkie kraje Unii Europejskiej zgadzają się na to, by Ukraina dołączyła do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No ale tutaj chyba jednak te pozytywne emocje studzą Niemcy, które mówią, że kierunkowo się zgadzamy, ale to jeszcze nie teraz, nie tak na gorąco. No pewnie teraz, no, gdyby Ukraina dzisiaj weszła do NATO, to NATO byłoby w stanie wojny z Rosją formalnie. Ale trzeba myśleć kierunkowo, bo wydaje się, że na tym etapie rozstrzygana jest sprawa porządku takiego bezpieczeństwa po wojnie i to jest ten kierunek, który w takiej czy innej formie pewnie będą realizować Amerykanie, więc realizuje też Stoltenberg czy NATO. Jest to w interesie Polski i no, pamiętajmy, my musimy dzisiaj myśleć o sytuacji, jaki pokój, jaki model relacji międzynarodowych, który ma zapewnić ten pokój, a pamiętajmy, że wszystko to dzieje się w naszym otoczeniu, w najbliższym, tuż za granicą, więc z tego punktu widzenia, jeśli rzeczywiście pewna taka sfera bezpieczeństwa natowskiego rozszerzy się na wschód, to nasza rola będzie coraz większa w całej tej układance. Mm-hmm. A według Niemców, w pana ocenie, kiedy ten czas na przystąpienie Ukrainy do NATO może być odpowiedni? A to nie dla Niemców najlepiej nigdy. Dla Niemców najlepiej, gdyby doszło do pokoju i do jakiegoś modelu nowych stosunków, nowego otwarcia z Rosją, prawda, nowych kontaktów w tym zakresie, no bo wiemy, jakie tam interesy idą, jakie biznesy, jakie projekty były realizowane i jakie zostały zerwane. To już gra na czas, próba przeczekania. Oczywiście ta wojna
cały czas tak mniej więcej się toczyła, że Niemcy starali się przeczekać trudny dla siebie okres, bo dla nich ten stan, który tam jest, że Rosja się pogrąża, jest trudnym czasem, ponieważ cała ta strategia padła. W związku z czym no, nie inaczej zachowują się i dzisiaj. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Pan profesor Mieczysław Ryba, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A już za chwilę państwa i moim gościem będzie pan minister Stanisław Żaryn. Będziemy rozmawiać o rosyjskiej działalności agenturalnej. Proszę być z nami, to już za kilka minut.